Halo, dzień dobry, halo, halo. Hej, witam Was serdecznie na moim kanale Alicia in Midland, na którym pokazuję, jak zrobić własnoręcznie fajną biżuterię nietuzinkową metodą koralikowania albo metodą beadweaving, jak to się mówi po angielsku. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić kolczyki. Już wcześniej zrobiłam sobie takie oraz takie. O, już zrobiłam je jakiś czas temu. Się błyszczą pięknie. I do tych zrobiłam tym samym ściegiem bransoletkę. Bardzo ładną. Cały komplet prezentuje się ślicznie, uważam. Ja noszę na co dzień te kolczyki, a czasem też na co dzień noszę tę bransoletkę, bo dlaczego nie? Kolory są stonowane, nic tutaj takiego wściekle żarówiastego nie ma. Pasują do wielu, ta biżuteria pasuje do wielu kreacji moich i sobie ją noszę po prostu. A zrobiłam je z koralików, które nazywają się rondel, czyli rondelki, oponki. Wiem, że po polsku to oponki, dziewczyny na to mówią. Mają taki kształt. To są rozmiar, te, które mam tutaj, to są rozmiar 8 na 6 mm. I w sumie to mam tylko 4 kolory. Zobaczcie, ile z nich rzeczy mogłam zrobić do tej pory. Jest jeszcze wiele innych kombinacji. I tylko z 4 kolorów. Więc naprawdę inwestycja się opłaciła, bo nie, znaczy inwestycja. One wcale nie są drogie. Na AliExpress są za grosze, a te są, nawet nie pamiętam już, gdzie ja je kupiłam. Czy to są czeskie? To na pewno nie są Swarovski, bo Swarovski to są dosyć drogie i jeden to kosztuje około dolara. No może nie. Nie wiem nawet ile kosztuje. Ale nie, z 15 centów. Pewnie. Słuchajcie, no nie wiem nawet ile kosztują rondelki Swarovskiego, ale sprawdzę w internecie oczywiście. Ponieważ te mnie uwiodły. Są takie ładnie szlifowane, facetowane, że pięknie się błyszczą w świetle i sobie wzięłam takie, kupiłam. No. Chyba na eBay je kupiłam. W każdym razie to jest taki przezroczysty szary kolor. To jest kolor dymny, smoki. To jest czarny i tu mam białe. I to są już moje ostatnie białe, bo sporo ich zużyłam. Jeszcze zrobiłam inne rzeczy, które w innych filmikach Wam pokażę. Także zużyłam ich sporo i to są ostatnie. I już będę musiała kupić znowu. Ale ja lubię te zakupy. Uwielbiam po prostu. Uwielbiam koralikowanie, uwielbiam kupować te rzeczy. Tak wygląda zrobiony, prawie już skończony, jeszcze tylko zawieszka dojdzie, ładna srebrna, czyste srebro, chociaż powiem Wam, że to srebrne zawieszki, jak nieużywane, to się, to czernieją i później kłopot to wyczyścić, żeby nie uszkodzić kamieni. Należałoby właściwie ściągnąć zawieszkę i wtedy poddać czyszczeniu. Ale o tym, jak czyścić srebro sprytnie, zrobię następny, może nie następny, ale jakiś kolejny filmik, więc zapraszam do śledzenia mojego kanału, zasubskrybujcie. Oczywiście możecie w komentarzach też zadawać mi pytania, to co wiem, to odpowiem, co nie wiem, to znajdę w internecie. W każdym razie zapraszam do aktywności. Pod filmikiem lajki wszelkie są mile widziane. I krytyka jest mile widziana, jak najbardziej. No więc zabieramy się za kolejny, za drugi kolczyk z tej pary kolczyków.
Robią się szybciutko, prościutko. Kawę sobie, kawka jest, kawka. Słuchajcie, jest sobota rano, mój mąż śpi, a ja kręcę filmik w pięknym kubku z Polski. Kawka. I robimy. Potrzebujemy Fireline. Ja lubię tę nić, po prostu uwielbiam. Jest lepsza od żyłki, się nie plącze, jest równie mocna jak żyłka. Tyle, że no jest bardziej biała, chociaż jest zawsze na opakowaniu, że krystal, czyli przezroczysta, ale no nie da się uzyskać takiej przezroczystości jak żyłką. Tym niemniej lubię ją, ona się chowa w koralikach. Jest, nawet czasem dodaje wręcz takiej fajnej, takiego, nie wiem, pieprzyku, szlifu, czegoś tam. Także lubię Fireline. To jest 6 funtów udźwig. Średnia, czyli nie za cienka, nie za gruba. Potrzebujemy 2 igły. Można sobie radzić bez igły, ale no, ja z igłami lepiej manewruję, więc polecam z igłami. 2 igły na nici około 50 cm. Na jednym końcu i na drugim końcu. Tak? Potrzebujemy, bo będziemy pleść w ten sposób. No te rondelki w wybranych kolorach. Na dole podam linki, gdzie można kupić w dobrych cenach. Na dole pod filmikiem znajdziecie. I potrzebujemy seed beads. Ja tu użyłam Miyuki Delica. To jest Crystal Ceylon. Kolor 11 rozmiar. Rozmiar 11. Pięknie się błyszczy. Jest, nie wiem, jak przypomina śnieg. Śnieg. Ojej, tylko nie śnieg. Jeszcze mamy lato. Więc cieszmy się ostatnimi dniami pewnie już ładnej pogody. I nabieramy. Nabieramy w ten sposób, że jeden seed bead, jeden biały rondelek, seed bead, rondelek, seed bead jeden, rondelek, seed bead i rondelek. I mamy, słuchajcie, taką sekwencję, tak? Taką mamy sekwencję. 4 i 4. I teraz zamykamy kółko, czyli bierzemy lewą igłę i wbijamy w pierwszy, czyli właściwie ostatni nałożony rondelek i ściągamy 2 końce nitki, żeby zamknąć kółeczko. Powstaje nam rąb, staramy się to wycentrować na środku mniej więcej naszej nici, żeby po prostu nam nie zabrakło z której strony nitki do wykończenia pracy. I teraz nabieramy znowu jeden seed bead i jeden czarny na prawą stronę i na lewą stronę jeden seed bead, jeden czarny i jeden seed bead. To ja mam na tych palcach. Zastanawiam. Mąż robi remont w łazience i się do czegoś musiałam przytknąć. Jakiś gips czy wapno. Nie wiem. Wapno? Nie wiem. Gips. Więc na lewą seed bead czarny, seed bead czarny. Tak? A i tu mamy, tu mamy seed bead czarny i jeszcze jeden seed bead, więc na prawej mamy seed bead czarny, seed bead, na lewej mamy seed bead czarny i robimy to samo, czyli przechodzimy prawą igłą w nasz ostatni nałożony czarny rondelek, przeciągamy, krzyżujemy i ściągamy nitkę.
i powstaje nam już kształt naszego kolczyka. Właściwie to on już jest gotowy. Teraz musimy zrobić zawieszkę na zawieszkę, czyli pętlę na zawieszkę. I tę pętlę zrobimy 2, 4, 6, 8, 10, 12 mamy. Czyli 6 na jedną igłę. Seed beads 6, 4, 5, 6 i na drugą igłę 6. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Tak? 2, 4, 6. Mamy 6 z jednej, 6 z drugiej strony. Związujemy dwa końce nici, robimy normalny supeł, taki podwójny, raz i dwa, mocno ściągamy. I teraz jedna igła wędruje w dół przez z jednej strony, przez wszystkie koraliki i przez ten jeden nad czarnym, przez ten czarny również i przez ten malutki i biały i druga igła z drugiej strony, przez nie wszystkie i przez te i przez ten nad tym czarnym, przez czarny i tutaj przez ten malutki. I teraz te dwie nici nam się tu spotykają, więc zrobimy jeszcze jeden podwójny supeł. Zawiązujemy. Już jeden supeł zrobiłam, teraz drugi. I jedna nić przechodzi w dół przez biały, znaczy nie w dół, tylko przez biały po prostu. Druga się chowa, drugą chowamy w czarny. Obcinamy nitki. I mamy kolczyki prawie gotowe. Teraz zakładamy te piękne srebrne zawieszki. Jedną mam przygotowaną. Teraz właśnie potrzebne nam są szczypce. Ja mam akurat takie szczypce z takimi wykrzywionymi dzióbkami, ale mogą być prostymi również. Na szczypce też nie warto kupować zbyt drogich, ale warto mieć takie, bo się przydają. I zamykamy kółeczko, lubkę. I wszystko. Mój mąż się odzywa. No i słuchajcie, zrobiliśmy. Mamy skończone kolczyczki, bardzo szybkie, chociaż ja pokazywałam na tym filmiku tak dosyć szczegółowo, przynajmniej się starałam, mam nadzieję, że odczytałyście wszystkie ruchy moje i to, co mówiłam, ale robią się naprawdę szybko, jeżeli no, nie trzeba, że tak powiem, uważać, żeby wszystko ładnie w kamerze wypadło. No i to na razie tyle będzie.
Takie mamy trzy różne, zobaczcie. Więc polecam zakupy z linków poniżej. I dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą lekcję, za to, że odwiedziłyście mój kanał. I zapraszam do oglądania i do subskrypcji. Pa, pa!